Oddział zamknięty otworzył po raz czwarty, bo od 2016 roku widowisko muzyczne Radomski Czerwiec Wolności. Przed nami jeszcze legendy polskiego rocka, Lady Punk i grupa Mysłowic. To wszystko z okazji 43. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 roku. Wydarzenie niezwykle ważne w naszej historii i w związku z tym pozwólcie Państwo, że powitamy również specjalnych gości, którzy dzisiaj są tutaj na naszym Placu Jagiellońskim z nami. A przede wszystkim, proszę Państwa, i bardzo proszę naprawdę o gorące brawa, są z nami bohaterowie tego pamiętnego dnia, 25 czerwca 1976 roku. Witamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się bardzo, że w tym wielkim dniu po raz kolejny możemy być razem i wspólnie przeżywać kolejne rocznice. W związku z tym, że obchody Radomskiego Czerwca zawsze łączą wszystkich, to pozwólcie Państwo, że powitam naszych specjalnych gości, bo są z nami parlamentarzyści, eurodeputowani. Jest z nami pani poseł Anna Maria Białkowska, pan poseł Marek Suski, pan marszałek Adam Bielan i pan poseł Leszek Ruszczyk. Witamy Was serdecznie. Witamy serdecznie przedstawicieli Radomskiej Rady Miejskiej. Są z nami pani przewodnicząca Kinga Bogusz i pani przewodnicząca Wioletta Kotkowska i witam również wszystkich radnych. Wielkie brawa! Witam członków Kolegium Prezydenckiego, ale pozwólcie również, że w tym miejscu powitam szczególnie dwóch panów, dzięki którym to dzisiejsze wydarzenie jest możliwe i przede wszystkim wygląda tak dostojnie. Jest z nami wicemarszałek województwa mazowieckiego, pan Rafał Rajkowski, z którym wspólnie walczyliśmy o dużą dotację na dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję serdecznie. Chciałbym również w tym miejscu serdecznie podziękować panu prezydentowi, mojemu zastępcy, panu Konradowi Frysztakowi. Pan Frysztak nie tylko buduje Wojska Polskiego i trasę NS, ale również zrobił wszystko, żeby po ponad 50 latach to miejsce wyglądało jak prawdziwe miejsce miasta europejskiego. Jest z nami prezydent Frysztak, witamy serdecznie i za wszystko dziękujemy. Oczywiście witam również wszystkich dostojnych gości, którzy zaszczycili nasze uroczystości. Szanowni Państwo, 43 lata temu Radomianie zmienili historię nie tylko Polski, ale i również Europy. Wyszli na ulicę, upomnieli się o swoją godność i sprawili to, że po raz pierwszy komunistyczny reżim w Polsce musiał wykonać krok w tył. Na tej żyznej glebie urodził się wielki ruch Solidarności. Historia nabrała impetu. Ta historia już była nie do zatrzymania. Wygrali dlatego, że byli razem. Tak jak my dzisiaj jesteśmy razem, wspólnie świętujemy i wspólnie jesteśmy dumni z tego, że zaczęło się w Radomiu. Szanowni Państwo, moim marzeniem jest to, aby te obchody czerwcowe, chociażby dzisiejsze widowisko, przekształcić się w taki prawdziwy festiwal, Radomski Festiwal Wolności. Wydarzenie, które na zawsze będzie pokazywało, jak ważnym elementem w polskiej historii były wydarzenia Radomskiego Czerwca. Dlatego dziś jeszcze raz poproszę Państwa o wielkie brawa, bo w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim bohaterom Radomskiego Czerwca za to, że przed 43 laty nie bali się i w naszym imieniu upomnieli się o wolność, demokrację i godność i o nią walczyli i wywalczyli. Dziękujemy Wam serdecznie. Te brawa są właśnie dla Was. Szanowni Państwo, kończąc, życzę dzisiaj naprawdę niezapomnianych wrażeń i niesamowitej zabawy. Jeszcze dużo bardzo dobrej muzyki przed nami, ale proszę o jedno. Bądźcie dumni z naszego miasta, bądźcie dumni z Radomia. Wszystkiego dobrego!